Dzień dobry kochani, witam was serdecznie, no i znowu mamy nowy dzień. Dzisiaj jadę do pani Ani, do pracy tam na te osiedle w lesie. No ale jestem oczywiście rowerem, jadę sobie na spokojnie, spacerkową prędkością, o może tak to nazwę. No i tak sobie siedziałam tutaj z jedną panią, nie chciałam jej nagrywać, no i rozmawiałyśmy sobie. No i taki temat, bo mówię, że kupiłam takie, no te żyletki jednorazowe mojemu bratu, a ona mówi: a ja to mam zawsze problem z tymi żyletkami. Ja mówię: jaki problem ma pani? No bo wie pani co, no bo jak tym dezodorantem się popsikam po wygoleniu tam pod pachami, no to tak mnie piecze, oj jak mnie piecze, nie? A ja mówię: no to nie, to inaczej trzeba. Najpierw trzeba dezodorantem popsikać sobie tu i tam, a potem po odczekaniu jakiejś tam 10-15 minut minimum i wtedy dopiero golimy to. A ona mówi: patrz pani, ja tyle lat przeżyłam i na to nie wpadłam, a to takie proste. A ja mówię: no takie proste właśnie rzeczy są czasami, że my po tylu latach dopiero za głowę się łapiemy, dlaczego my żeśmy nie wpadli na ten pomysł wcześniej, prawda? No niestety, no tak to jest. No. Albo na przykład coś takiego, bo nie wiem, czy stosujecie Amol na przeziębienia, żeby rozgrzać po prostu jak któreś tam partie ciała, czy coś, plecy załóżmy, czy smaruje się tym Amolem skronie, robi się inhalację, kilka kropel wkrapla się do pojemnika z ciepłą wodą, żeby po prostu zrobić sobie taką inhalację. No i ja też niejednemu podopiecznemu też to zrobiłam i paniom podopiecznym na przykład nasmarować plecy. No to oczywiście najpierw bierze się jakiś balsam czy krem, delikatny krem, żeby się szybko wchłonął i żeby po prostu zabezpieczyć tą skórę przed pieczeniem, przed zaczerwienieniem tego ciała. No i też nie jedna osoba mi powiedziała, że patrz pani, że ja nie wpadłem, nie wpadłam na ten pomysł, że trzeba najpierw zrobić taką osłonkę na ciało, a potem smarować. Ja mówię: no tak, to jest wszystko takie proste, no ale no jak, bo my musimy się zawsze z czymś zatrzymać, zanim coś zrobimy, to na pewno też tak macie, zanim coś zrobimy, to przecież trzeba troszeczkę się skoncentrować i wtedy pomysł sam wejdzie. Ale jak my robimy to tak od ręki, szybko, rachu, ciachu i po strachu, no to dlatego są później jakieś takie skutki i przywykamy do takich czynności i robimy to wszystko. Jest tak, że robimy to odruchowo, tak jak robiliśmy wcześniej. Nawet do tej pani Ani, do której dzisiaj też jadę, też posmarowałam jej plecy, no bo ona mówiła, że ona jest po takim no lekkim przeziębieniu, ale jeszcze jakoś tak czuje, nie czuje się tak doskonale, jakby chciała. Więc też jej posmarowałam Amolem plecy, tylko najpierw ona miała taką emulsję też, która się bardzo szybko wchłoniła w skórę i dopiero nasmarowałam Amolem. Oczywiście rękawiczki silikonowe trzeba założyć, bo żeby ten zapach nie został na naszych rękach, no bo to jest taki intensywny, prawda? No i tak właśnie rozmawiałyśmy o tym Amolu, że on jest w ogóle bardzo, bardzo przydatny. Bardzo. Po nasmarowaniu tych pleców założyłam pani Ani chustę i mówię, że te części
ta część pleców i przy krzyżu musi być osłonięta jakąś chustą albo trzeba założyć jakiś szlafroczek, ale ona miała taką, ma taką chustę ciepłą, grubą, fajną, z takimi frędzlami, taki melanż, taki kremowo-szaro-beżowy. No i ona mówi, dobrze, dobrze, i że ona będzie ją zakładać. Ja mówię, tym bardziej, że ma pani uchylone tutaj okienka i żeby tutaj nie przewiało panią. No, dobrze, dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. To by się tak wydawało, że to jest takie nic, a jednak jakaś tam pomoc jest, prawda? I troska. O, tutaj idzie jakaś grupa. Jakaś grupa z ośrodka jakiegoś, jakiejś pomocy. Tak, tak, bo tutaj są opiekunowie też. No. No i też chcą ci ludzie zaczerpnąć świeżego powietrza, promieni słonecznych, naładować się energią. Jest dzisiaj piękna pogoda, no słuchajcie, jeszcze październik, ale kurczę, no pogoda jest piękna, bo po 12 stopni jest u mnie, tu gdzie mieszkam. W nocy no jest tak od 6 do 8 stopni, ale słońce, słońce jeszcze pięknie grzeje. Zobaczcie w ogóle, ile tych liści jeszcze spadnie, a ile ich spadnie jeszcze, zobaczcie, one będą wszystkie żółte, brązowe. No to wszystko jeszcze tutaj spadnie. I tak zupełnie pod koniec października te niektóre miejsca właśnie takie obliściałe, że tak powiem, to będą przepiękne. Ja uwielbiam chodzić po liściach, jak one mi tak, tak szu, szu, o tak szu, szu, szu. Tak wiecie, nie? Taki dywan. Ja sobie tak wtedy te liście rozpościeram. No one po prostu tak odchodzą pod butami, jak chodzimy. Ja to po prostu uwielbiam, uwielbiam ten odgłos tych liści suchych takich. No, każda pora roku jest piękna. Dzisiaj, słuchajcie, otrzymałam telefon jeszcze przed wyjściem tutaj na rower, żeby przyjechać do Sopot, że mam jakąś pracę w Sopocie, w centrum, nawet niedaleko, gdzie mój brat mieszkał wcześniej. O, tutaj pan jedzie na rowerze, tutaj wzdłuż strumyku, ale jest zakaz jazdy rowerem tutaj. No i jakby się ktoś tam przyczepił, no to by się przyczepił do tego pana, ale zobaczcie, jak on się męczy, ale on jedzie pod tą górę, tak, na siłę, pot leci po tyłku, po czole, ale on jedzie, tak jest. No, a tam przepisy przepisami, mówią, że przepisy są po to, żeby je łamać. No, czasami je łamiemy, to fakt. No i wracając do tego, że dostałam właśnie telefon odnośnie pracy, no to powiedziałam, że bardzo chętnie przyjmę tą pracę, ale w przyszłym tygodniu nie mam tak zbytnio czasu, no ale mam zadzwonić do syna tej pani. No ja dostałam tak chyba w sympatii od jednej pani tą pracę, no i mówiła, że mam iść, że ona obiecała, że ma taką fajną babkę, fajną opiekunkę. O mnie mowa, hello. No i teraz weź tutaj kogoś zawieć i nie idź, nie? No to powiedziałam, dobrze, ja zadzwonię dzisiaj do tego pana i jakoś się umówię, jakoś tam po prostu wcisnę się pomiędzy godziny, które właśnie mam zajęte, dni, jakoś tam się po prostu postaram wcisnąć. Tak, tak, koniecznie mam zadzwonić. No zobaczymy, dzisiaj zadzwonię, no zresztą nawet zaraz wykonam ten telefon po zakończeniu tego filmiku, no i zobaczymy, co to jest.
No bardzo chętnie, słuchajcie, bo ja naprawdę już trzeci miesiąc naprawdę nie pracuję, sami wiecie, chciałabym już pojechać, myślę cały czas o tych Niemcach, żeby wyjechać tam. A dlaczego tam? Dlatego, że, a właściwie to już chyba mówiłam na poprzednim filmiku, dlatego, żeby kontynuować ten język, zawsze jakieś inne miejsce, zawsze pokażę też Wam i sobie, dla moich oczu, inne miejsca, inna otoczka, otoczenie. No po prostu ja lubię poznawać, ja lubię podróżować. No i co? No i tak właśnie myślę o tym wyjeździe do Niemiec, żeby to jak najszybciej po prostu doszło do realizacji. A póki co, no to jestem tutaj na miejscu, no i muszę jakieś pieniążki zarobić, żeby nie skomleć, nie płakać. No, żeby chociażby mieć na jakiś czynsz zapłacić, no i żyć, nie? No i żyć. Nie na chlebie i wodzie, tylko no coś innego trzeba wtrząchnąć, tak? Na ruszta. No. Zobaczę może następny filmik, zrobię na temat jak to pracują opiekunki u seniorów w Polsce, a jak w Niemczech. O. O właśnie, bo ja chciałam, bo ja tak myślałam, miałam taki zamysł, że żeby zrobić filmik, jak pracują Polki w Niemczech, a potem zrobić, jak pracują Polki na terenie Polski. I chyba taki filmik sobie nagram. I wtedy może będzie jakaś dyskusja. Liczę na to, żeby panie się wypowiedziały i panowie na temat swoich doświadczeń właśnie podczas opieki. Przecież to nawet rodzicami się nie jeden z was opiekował, prawda? No i żeby po prostu podjąć jakąś taką dyskusję, jak należałoby się opiekować właśnie seniorami, w jakich warunkach. No nie zawsze są takie warunki, jakie byśmy oczekiwali, jakich byśmy oczekiwali. Oj, ten polski język to trudny język, prawda? No. No i właśnie, żeby tak przedyskutować. A przy tym wszystkim mogą być przecież jakieś fajne rady, porady, jakieś no, pomysły, żeby ułatwić czasami dane sytuacje, czynności, no po prostu komunikacje nawet z tymi seniorami, prawda? Także no, muszę sobie po prostu przygotować jakby w głowie, chociażby na karteczce sobie zapiszę takie podpunkty, które poruszę, no i nagram właśnie taki filmik i puszczę Wam. Znajdę jakieś miejsce fajne, żebyście sobie popatrzyli na otoczkę, w której się znajdę. No i myślę, że ten filmik się uda. A żeby stwierdzić, czy się uda, no to będzie wiadomo po komentarzach nas wszystkich, bo oczywiście przecież ja też będę Wam odpowiadać, jak napiszecie cokolwiek z mojego doświadczenia, jak to po prostu wyglądało, czy wygląda, albo jak powinno wyglądać. Tutaj właśnie pani przyjechała. Sobie spaceruję po Sopocie, po zakątkach Sopot, no bo zaczepiła mnie przed chwileczką właśnie i pytała się mnie, gdzie tutaj dojść do Monte Cassino najbliżej. No to jej powiedziałam jej inaczej, bo ona nie idzie tą drogą, co jej wskazałam, ale to tak, no tak turystycznie, ona chce się przejść. Aha, tutaj dołem idzie, no dobra. I na pewno pójdzie tam w lewo. I bliziutko. Ja już wcześniej powiedziałam, że Sopot ma takie skróty, że jeżeli ktoś je zna, no to naprawdę może
przelecieć dookoła Sopot w przeciągu pół godziny. No ale już takim żwawszym kroczkiem, nie? No ale wiadomo, kto mieszka w danej miejscowości, to te skróty zna. Jak ktoś przyjedzie, no to tych skrótów nie zna i musi tam troszeczkę nadrobić tymi nogami, tymi kroczkami. No. No ale właśnie ludzie przyjeżdżają też z innych zakątków Polski, bo przecież jesień jest tak piękna, że nic, tylko pospacerować, tym bardziej, że pogoda też dopisuje, słoneczko świeci, no jest czyste, świeże powietrze, nad morze przecież tutaj można pochodzić sobie po lasach, po parkach, wszędzie morze, stawy, strumyki, no tutaj po prostu jest co robić. No i w takim miejscu mieszkam. Ale też lubię podróżować. Słuchajcie, nie zanudzam, bo jadę dalej. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do następnego usłyszenia. A, jeszcze jedno. Słuchajcie, dotarło 40 subskrybentów. Zasubskrybowali mój kanał i pojawiły się nowe babeczki, ale jestem szczęśliwa, że ja Was wszystkich mam. No, chciałabym, żeby dyskusje, jakieś takie komentarze więcej było pod filmikami. No tak myślę, że chyba ten kanał mój nie jest najgorszy, że chyba się nie nudzicie na nim, bo staram się po prostu jakoś urozmaicić. Ja to, no, jestem spontaniczną osobą i to, co po prostu przyjdzie mi do głowy, to, co mam na myśli, to chciałabym się z Wami podzielić. Mam nadzieję, że mój kanał podoba się Wam. Jeżeli możecie, to udostępniajcie mój kanał, żeby jak najwięcej tutaj ludzi, osób przybywało, no i razem będziemy tworzyć ten kanał, no bo przecież bez Was to jak to kanału nie ma, prawda? No właśnie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, całuski śle, uściski dla wszystkich bez wyjątku. Pa, pa, pa.